Wracając jeszcze do tego meczu niesamowitego, który wygrałeś w tak dramatycznych okolicznościach, to raczej ty wyciągasz takie sytuacje. To chyba pierwszy raz się zdarzyło, że prowadząc 5-0 i będąc jedną nogą, człowiek sam powiedzieć, dwoma nogami już w szatni, jednak doprowadziłeś do horroru i tiebreaka, no bo ty doprowadziłeś, ale wiesz, zawsze jest odwrotnie, znaczy ty jesteś jakby znany z tego, że masz mocną głowę i to ty wyciągasz tak przegrane mecze, prawda? No tak, często się tak zdarzało w mojej karierze, że wyciągałem te przegrane mecze, no ale w drugą stronę też się działa, no, też to działa, na szczęście u mnie to rzadziej działa, no ale niestety się działa i praktycznie na własne życzenie przegrałem ten mecz, no według mnie zasługiwałem już na to, żeby przegrać ten mecz, no ale no taki jest tenis, no, ktoś musiał wygrać. Wyglądało to tak, jakbyśmy oboje nie chcieli tego wygrać, no ale na szczęście ja jednak, skusiła mnie jednak ta wygrana i wygrałem. To fajnie. A dobrze, to teraz jakby trzecie wydarzenie tegoroczne, czyli Szczecin. Powiedz, jak to przeżywać, PS2 o tym turnieju. Nie no, jest to zdecydowanie mój, że tak powiem, najlepszy start w seniorskim graniu, bo już to jest Challenger, to już jest zupełnie inna półka niż Futuresy. Pojechałem do Szczecina już z lekkim problemem z nadgarstkiem, już nie ręka bolała, bo po Chinach jeszcze przyleciałem i zagrałem turniej w Piekarach Śląskich, gdzie do finału doszedłem. Od razu stamtąd przejechałem do Szczecina i no, tam grałem. Polosowałem Chorwata Antonio Wejcza, bodajże 220 w rankingu ATP. Mówię, no dobra, no trzeba zagrać, trzeba wyjść swoje i zagrać, pokazać się, nawet jak nie wygrać, to walczyć o każdą piłkę, plus ta ręka mimo wszystko trochę mi przeszkadzała, no, także nie byłem jakoś mega dobrze nastawiony, no ale już na trening wyszedłem, już czułem piłkę, już wiedziałem, że wszystko jest fajnie, więc tak już zakładałem, że powalczę. Rywala gra mi bardzo opowiadała, bo nie miał za mocnego serwisu, więc spokojnie mogłem atakować returnem. Co z głębi kortu mi krzywdę robił tylko forehandem, to starałem się tego unikać i wytrzymałem psychicznie trzeciego seta, bo no, uzyskałem przełamanie od razu w pierwszym game i dowiozłem zwycięstwo do końca. No, drugi mecz już z Francuzem, Axelem Michą, to już w ogóle była piękna walka, 2 godziny 55 minut graliśmy. Leworęczny Francuz, 180 w rankingu. No, wiedziałem, że będzie ciężko, tam słyszałem o tym, że jest leworęczny, szybko biega, jest niski, więc musi biegać szybko, więc ja też nie mam jakiegoś mega atakującego stylu gry, więc zapowiadał się długi mecz i taki był właśnie. No, w pierwszym secie pierwsze uzyskałem przełamanie, no, od razu je straciłem i potem serwisem dojechaliśmy do tiebreaka oboje. No, w tiebreaku prowadziłem 4-2, przegrałem 7-5, trochę na własne życzenie, trochę też przy popięciu mi kort przeszkodził. No ale no taki jest tenis, takie są korty, taka jest mączka, nie wiadomo kiedy się źle odbija. Akurat mi się źle odbiła przy popięciu tiebreaku, no ale mniejsza. No przegrałem tego seta, lekko się poddenerwowałem, bo no troszeczkę w podświadomości miałem, że znowu te 3 sety będę grał. Większość moich meczów to są 3-setowe, 70%. No ale wyszedłem na początku drugiego seta, no, grałem cały czas dobrze. Wygrałem tego seta 6-3 ostatecznie. No i trzeci set. I też zacząłem rewelacyjnie, bo przełamałem od razu. Przy 3-1 mogłem wyjść na 4-1, lecz niestety nie wyszedłem, dałem się odłamać. I to był taki mój, powiedzmy, kryzys w tym secie, bo przegrałem do 4-3 i przegrywałem 3-0 na moim serwisie, ale na szczęście wyciągnąłem to. Potem przy 5-5 przełamałem jego serwis znowu. Po czym znowu dałem się odłamać, mimo że już miałem piłkę meczową i to w sumie taką dosyć prostą, tylko minimalny out był. No i doszło do tiebreaka, już oboje, nie wiem czym oddychaliśmy, już chyba tylko sercem graliśmy i wolą walki i tym, że nie umiemy odpuszczać. I oboje się już słanialiśmy na nogach i na szczęście tiebreaka lepiej. Ja tym razem rozegrałem, bo atakowałem i po prostu wygrałem tego tiebreaka. No, taki jest tenis. Potem jeszcze wyszedłem na debla z Jasiem Zielińskim, dostaliśmy dziką kartę. W pierwszej rundzie wygraliśmy z Holendrem i Włochem. Patrzyliśmy wcześniej ich activity, to wygrali już jednego challengera. No to wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale na korcie nie było tego widać, jakby grały ze sobą dwie równe pary. Pierwszego seta kontrolowaliśmy, praktycznie w każdym game mieliśmy szansę na przełamanie, ale ostatecznie przełamaliśmy tylko raz. W drugim secie daliśmy się przełamać na początku, ale od razu też odrobiliśmy. Jedną piłkę setową obroniliśmy i też, powiedzmy, dowieźliśmy zwycięstwo do końca.
i w ćwierćfinale to był ten, zagrałem potem tego samego dnia, co zagrałem singla z Francuzem, grałem ćwierćfinał debla. Graliśmy z zawodnikami z Nowej Zelandii i Australii. Zawodnicy 1,60, drugi 70 na świecie, więc wiedzieliśmy, że będzie mega ciężko. Ja byłem jeszcze po 2 godzinach i 55 minutach, więc najświeższy nie byłem. No ale wiadomo, ja nie umiem odpuścić, nie mogłem stankować debla, także wyszedłem, zagrałem na 100% i było bardzo blisko. Graliśmy naprawdę świetnego debla, to był świetny mecz. Prowadziliśmy, wygraliśmy pierwszego seta 6-4, w drugim prowadziliśmy już 4-2. No a niestety daliśmy się odłamać. Rywale już potem wykazali doświadczenie w 2 tiebreakach. Wygrali pierwszego tiebreaka 7-5 i potem super tiebreaka 10-7. No i tak, no szkoda, szkoda, bo naprawdę było blisko. Zagraliśmy oboje świetny mecz. No i no, nawet głupio tak to się mówi, ale już zasługiwaliśmy, żeby to wygrać, ale tenis jest jaki jest. No i nie tym razem, to następnym. W tym meczu przeciwnicy cieszyli się, jakby pokonali co najmniej Bryanów. No, to już taka szopka była trochę odstawiona, no ale to już nie wnikam w to. Trochę irytowało cię ich zachowanie podczas meczu? Czy... Mnie nie irytuje, ja to mam, jest mi obojętne, co robi zawodnik po drugiej stronie. Trochę bardziej irytowało, czy nie? No, może trochę, ale też raczej się odcinaliśmy od tego, także woleliśmy się skupić na grze, niż zastanawiać się, o co im chodzi i co oni robią.